którym momencie, czy ja tak, będę mogła na przykład zaczytać jeszcze raz ten plik w momencie, kiedy uzupełnię te dane, czy później będzie kwestia tego, że ja muszę te dokumenty zaksięgować ręcznie? Jak już jeszcze zapytam, które to są? Ja może zapytam, czy w ogóle taki wariant mapowania po niebie był dyskutowany na jakimś spotkaniu, ewentualnie? Czy ja myślałam, że wyjściowo, że w ogóle identyfikujemy kontrahentów tylko i wyłącznie po niebie już w tych czasach? No to by chyba trochę ułatwiło, chociaż nie byłem na wszystkich spotkaniach, więc może tam gdzieś był jakiś sprzeciw, ale faktycznie takie pytanie. Czy wszyscy z agentów będą mieli NIP? Pytanie, czy... Tak. Już chyba sporadycznie może się... Możecie jeszcze wykorzystać opancerzenie kosza sobie.